Problem otyłości, nadwagi społeczeństw rozwijających się i rozwiniętych jest coraz większy. Dotyka również młodzież szkolną i temu poświęciliśmy tę kontrolę. Stwierdziliśmy, że już w Polsce około 20% dzieci jest dotknięte problemem nadwagi lub otyłości. To jest bardzo dużo i niestety ten problem narasta. W skontrolowanych przez nas szkołach funkcjonowały sklepiki i automaty oferujące żywność, ale aż 90% sklepów i 75% automatów oferowało żywność niezgodną z zaleceniami dietetyków. Około 30% szkół nie oferuje dzieciom obiadów, a z tych, które oferują, aż 1/4 serwuje posiłki również niezgodne z oczekiwaniami, z wymaganiami zdrowego żywienia. Zbyt mączne, zbyt tłuste, zawierające za dużo soli i cukru. Niestety w planach doskonalenia zawodowego nauczycieli zupełnie problem przeciwdziałania nadwadze i otyłości nie występuje. Nauczyciele w przeprowadzonych przez nas ankietach przyznali, że nie byliby przygotowani do prowadzenia zajęć z tego zakresu. Szkoły i gminy nie prowadzą również zajęć edukacyjnych skierowanych równocześnie i do dzieci, i do rodziców, mówiących o tym, jak zdrowo się odżywiać i jak prowadzić zdrowy tryb życia. Gminy nie posiadają spójnych programów przeciwdziałania problemowi nadwagi i otyłości. Przede wszystkim dlatego, że nie posiadają wiedzy na temat problemu. Tylko 2 spośród 52 skontrolowanych przez nas gmin opracowało takie programy i znając potrzeby opracowało również programy przeciwdziałania problemowi.